Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Myślę, że mogliście się spodziewać, że ten tytuł pojawi się niedługo, ze względu na to, że jakiś czas temu pojawił się w ankiecie, którą Wam dałam, w której mogliście wybrać kolejną grę na kanał. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa i w sumie uznałam, że zanim wezmę się za większe klasyki z RPG Makera, zobaczymy, co postawi przed nami Mugeko Castle. Zamek Mugeko. Innymi słowy. Będę miała w sumie trzy sprawy, zanim zaczniemy. Jak chcecie sobie więcej przeczytać o grze, czy ją pobrać i w nią zagrać, to zapraszam Was do opisu. Poza tym, gra podobno zawiera sporo brutalnych i takich, no, nieprzyjemnych motywów. Dlatego chciałam Was uprzedzić, że no, mamy ograniczenie wiekowe. Co do niej? Oczywiście to Wasza decyzja, ale ja muszę o tym wspomnieć. No i... Kurczę, skończyła się muzyczka i teraz gadam w ciszy. To dziwne. Druga sprawa to to, że jak zawsze będę Wam tłumaczyła na bieżąco i jednocześnie podkładała głosy. Dobra, zaczynamy. Miejmy nadzieję, że czeka nas dobra zabawa. Ostrzeżenie. このゲームには暴力シーンやグロテスクな表現がちょっとだけ含まれています。ご注意ください。O Boże, mam nadzieję, że nie przez całą grę jest voice acting. Uff. Mieliście tam ostrzeżenie, mnie zatkało, było ostrzeżenie a propos tego, że no, zawiera brutalne sceny gra. Tak. Ej, nie możesz spać? Wypiłaś swoje lekarstwo? Rozumiem. W porządku, jestem tutaj. Mam nadzieję, że niedługo ci się poprawi. O, tak wiem. Przeczytam ci dzisiaj bajkę. Jakiego rodzaju, pytasz? Jest bardzo zabawna, smutna, brutalna, perwersyjna. To taki typ historii. Myślę, że tobie też się spodoba. Zdecydowanie dzieciom się bardzo podobają takie historie. Cóż, zacznijmy. Dobrze. Zobaczmy, cóż to za brutalna i perwersyjna historia przed nami stoi. Pewnego razu była sobie licealistka. Nazywała się Yonaka. Pewnego dnia wsiadła do pociągu. I? Okej, jesteśmy w pociągu, dobrze. Muszę dotrzeć do domu. Dzisiaj jest dzień, w którym wraca braciszek. Więc muszę szybko dotrzeć do domu. Minęło tyle czasu. Naprawdę za nim tęsknię. Czyli jedziesz zobaczyć swojego Oni-sana. Podstawowe kontrolowanie, potwierdzenie Z-ka. Ten menu jest pod X-em. Żeby chodzić, muszę trzymać Shift. Okej. Okay. Nie muszę. Za to otrzymałam czerwoną papryczkę. Drzwi są zamknięte, to dobrze, bo jedziemy. Co tam? To jest dziewczyna o pustych oczach. Nienawidzę pociągów.
To jest dziewczyna o jaskrawych włosach. Czy autobusów też nienawidzisz? Czy autobusów też nie nienawidziłaś? Autobusów, o, one są najgorsze. Zawsze są takie duszne. Więc co lubisz? Rowery. Wyczerpujące. Piękna dyskusja. O, odbijam się od ściany, to straszne. No dobra, wracamy chyba usiąść. Jeszcze trochę do kolejnej stacji. Czy zasnąć na ten czas? No bo co ja tu mogę? Nic tu nie mogę robić, bo się odbijam od przestrzeni przede mną. Może jeszcze mi coś ciekawego powiedzą. Nope. Dobra, idziemy spać. To się na pewno dobrze skończy. Ja sobie będę tą serię nagrywać sesjami, czyli nie będę robiła wyraźnych podziałów na odcinki. Ona ma przerażające oko, tak ta jej malutka postać, nie? Przerażające. A! Ha? Dojechaliśmy na stację. Końcową. Stanty przystanek, bogiego, bogiego. Przespałaś swoją stację. Mogeko. Co? Chwila, co? Ta stacja? Te drzwi są zamknięte, dziewczyny wyszły. No możemy wyjść sobie tędy przez te drzwi. Innego wyjścia nie mam, co? Stacja Mogeko. Co to za stacja, Mogeko? Nigdy o niej nie słyszałam. Jest to automat sprzedający napoje. Coś, co w Japonii jest dość popularną rzeczą. I mamy tutaj sok zmiksowanego shiji. Chemopomarańczowy sok. Tak, to. Nie przetłumaczę tego dobrze. Ale z tego co pamiętam, to hemorrhage. To krwotok. Hemorrhage, tak? Pomarańczowy, chemopomarańczowy, zresztą chem to jest. Chem jest nazwą grupy chemicznej, która się pojawia między innymi w hemoglobinie. No tej grupy chemicznej z związanym żelazem, tak? Lena oczy! Albo i nie, bo to wcale nie była ważna informacja. No nieważne. I ostatni sok jest sokiem z rekiniej płetwy, dobra. Nie chcę stąd nic brać. Czy tu mamy to samo? Tak. Czy ja mam jakąś kasę? Nie. Nie mam w ogóle pieniędzy. Mam tą papryczkę. Tyle. Nie ma tu nikogo. Czy to nie jest jakieś zadupie? Ale nie, serio, nigdy nie słyszałam o tej stacji. Cóż, teraz... chyba się tu rozejrzę? Nawiąż pokój z prosciutto. Co? W siatce jest dziura. Okej, okay, to mi nic nie da. Stowarzyszenie Czerwonej Papryczki i pasty. Teraz rekrutuję. Czy staniesz się papryczkostianem? Zadzwoń po detale 00XXX00. Co to za grupa?
kawałek papieru. Muszę oprowadzać te listki. Ha. Takie to straszne. Od 1 do 31 dnia każdego miesiąca jest dzień prosciutto. Jest prosciutto dla pokoju na świecie. Kosmicznego pokoju. Idealnego spokoju. Nietrwałości wszystkich rzeczy. To jest każdy dzień. Kolejna dziura. Jest tu dziura. W siatce. Kolejna. Wielka wyprzedaż prosciutto. I tak się powtarza przez 3 dniki. Jesz ile chcesz gyoza. 800 jenów na godzinę. Ciesz się nieustającym potokiem gyozy. Gyoza, a raczej gyoza, są to tradycyjne chińskie pierożki. Po chińsku zwią się jiaozi. Gyoza to jest japońska nazwa, natomiast są podobne do polskich kołdonów, zwykle nadziewane mięsem, z kapustą pekińską, imbirem, oni kochają imbir tam. Podstawowe danie podczas chińskiego Nowego Roku. Takie tam smakowitości. Lena oczy! Żeby nie było, że ostatnio tego jest za mało. Otrzymałam prosciutto. Jest tu kolejna dziura. Tak. Okej. Okay. Chodźmy dalej. Ucichła. Cichła muzyka. Znaj swe szynkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejna dziura. Kolejna dziura. Nie wiem, liczę na to, że coś się wydarzy. Jak wzmacam którąś kolejną dziurę, którąś z kolei. Kukułka nie śpiewa, więc zabij ją i ugrilluj na surowo. To na pewno jej pokażę. Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa używania ognia. Razem podpalajmy rzeczy. Wzięcie udziału nie kosztuje nic. Przynieś swoje własne moce ziania ogniem. Podpalacze świata. W kółko, naokoło i w kółko. To trwa. Gdzie to się kończy? W zamku Mogeko. Trzy kilometry. Niektóre z liter wybrakły. Masz napięte ramiona? Kiepskie plecy? Polecamy prosciutto. Ła, ła, ła! Czuję czyjś wzrok. Cześć! To wyglądało strasznie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela to dni prosciutto. Jest prosciutto. Przepyszny prosciutto. O co chodzi z tymi dziwnymi plakatami? Jak bardzo można lubić prosciutto? To przestaje już wyglądać jak słowo. Jest to jakiś rodzaj mapy, chyba? Ale Janaka nie jest w stanie go przeczytać. Co to za język? Chcę gyoza. Napisane krwią. Skąd wiesz, że to krew? Las Mogeko. Kolejna dziura. Nikt się dalej na nas nie patrzy. Okej. Okay. Jak na razie jest dość spokojnie i spędziłam mnóstwo czasu na czytaniu dziwnych plakatów. Ale dużo to mówi o tym, jak dziwne rejony odwiedziłam. To miejsce jest dziwne. Dlaczego się tu znalazłam?
Powinnam wrócić. O-o. Ty. Ha, czy to wypchana zabawka? Mogę. Mogę. To mówi? Zastanawiam się, czy naśladować jego głos, biorąc pod uwagę to, że on... ten dźwięk jest w grze. Będę wam to tłumaczyć. Tak, mogę mówić, mogę. Jesteś dość urocza, hm? Co? Licealistką, prawda? Mogetany uwielbiają licealistki. Hej, chłopaki. Też bym była przerażona na twoim miejscu. Oj, tak. Mogę. Okej. Mogę tam co? I po to się. To jest takie niefajne to, co się tu dzieje. W sensie mam wrażenie, że one będą próbowały mnie zgwałcić. Ty i Mogetany chcesz się zabawić? Jest w porządku. Będę delikatny na swój pierwszy raz. Prawda, chłopaki? Tak, 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 tak. Biegnij i nie przestawaj biec. A jak mam biec? Nie wiem, jak mam biec! A. Okej, okay. Spacją się biegnie. Dobrze wiedzieć. Kosztowało mnie to trochę życia. I dziewictwo. Już? No, nie przestawać, no nie będę przestawać, jak mam biec. Okej, okay, uciekłam. Nie są takie szybkie. Nie ma ich. Czy to jest sen? A, jechałam pociągiem do domu, czyż nie? To wszystko to jest tylko sen. Nie wydarzyło się nic dziwnego. Co się dzieje? Ach, po prostu tego nie rozumiem. Ale nie mogę tutaj zostać. Mój telefon nie ma zasięgu. Ale jeśli się wrócę, te żółte rzeczy... Tak, w ogóle co to były za rzeczy? Koty? Nie. Mówiły. Co to jest? To miejsce. Te istoty. Próbowały mnie pochwycić. Czemu? O co im chodziło? Co robić? Uspokój się. Oddech. Co to?
To jest zamek pełen tych istot. To gigantyczny zamek. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Czy przez całą grę będę musiała uciekać przed żółtymi... dziwacznymi istotami, które będą próbowały mnie zgwałcić? To prawda, gdzie my jesteśmy? Co za dziwny projekt. W środku świecą się światła. Czy ktoś tam mieszka? Może wskażą mi drogę do domu? Ale z tego, co już doświadczyłam, ten zamek i jego mieszkańcy... Nie mogę tutaj tak po prostu stać. Te żółte rzeczy mogą wrócić. Z pewnością nie mogą być w środku. Muszę to sprawdzić. Jednak ciągle mam złe przeczucia, jedno za drugim. Chodźmy. Zobaczmy. Najwyżej będziemy uciekać przed gwałą. Co? Tak w ogóle, tutaj te gwiazdy się układają w japę. Krew? Coś tam jest. To jest zatłuczone mogę coś. Aha! O, obrzydliwe. Oszaleję. Po prostu, co się dzieje? Czy ja mam jakiś koszmar? Obawiam się, że to chyba nie jest koszmar. Znowu ta japa. Widzicie w tle? Wydaje się być martwy. Dlaczego... do tego doszło? Czy coś go zabiło? Kto? Nie mam pojęcia. Okej. Nie powiesz mi nic więcej. Znowu japa. Względnie wzór gwiazd się tak układa dziwacznie. Kolejne prosciutto. Prosciutto to szynka. Chyba parmańska? Dobrze myślę? Okej. Po prostu się na ciebie popatrzyliście. Zamek Mogeko. Wymienianie spojrzeń. Utraćcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Pocieszające. Nie powiem. Wygląda na to, że statua się uśmiecha. Ta też. Chcę więcej, więcej. Wyglądasz pysznie. Lepiej mnie do niej wchodzi, mogę. Zezłość mogę tona, a wyrwę ci język, mogę? Mogę to jest taki dźwięk, który to wydaje. Tak jak trochę Pokemony. Patrzcie tylko na mogę czana. Mógłbyś najlepszy. Mogę. Dobra. Wydurniam się. To jest zabawne. Przyjemne. Teraz mam dylemat. Bo mogę to przetłumaczyć bardzo dwuznacznie. Ale w sumie skoro ta gra ma być perwersyjna, to zróbmy to. Dochodzisz. Zgadnie, nadchodzisz. Niestety u nas jak gdyby te
No tak, to nie do końca się zazębia ładnie jak w języku angielskim. Nadeszła pora, by zawrócić. Nie. Punkt bez odwrotu. Jesteś pewna? Nie pamiętasz? Czego? Pchi? Pchi? Jeszcze nikogo nie widziałam. A te istoty w fosie? Co to było? Mnóstwo dziwnych pomników. A, i ci pływający. Czy ktoś mieszka w tym zamku? Wydaje się być bardzo niepokojące. To wejście, prawda? Yonaka rozwiera frontowe drzwi i czuje, że coś wsysa wiatry do środka. Jest tam zbyt ciemno, żeby zobaczyć cokolwiek. Czy mam wejść do zamku? Poczekajmy chwilę. Nie znajdę chyba innej drogi. A może? Dobra, wchodzimy. To jest straszne. Ale nie ma innego sposobu. Myślę, że muszę spróbować. Czy to nie będzie włamanie? Cóż. Tak długo, jak będę miła. Powinnaś coś powiedzieć. Przepraszam.